No i co? Naczytałeś się pierdół w gazetkach, że zmienisz sylwetkę w 3 tygodnie, zrobisz sześciopak na brzuchu. Cały czas słyszysz z wszystkich stron: o, ten zmienił sudno w 2 tygodnie, ten w miesiąc, ten w 2 miesiące. To wszystko to jest pieprzenie, to jest nieprawda. I zaraz ci wytłumaczę, dlaczego nie możesz i nie dasz rady, niestety, zmienić tak na pstryknięcie palca swojej sylwetki. Ciągle dostaję od Was wiele maili typu, z zapytaniem typu: o, czy w 2 miesiące zmienię sylwetkę? Czy zmienię w ogóle swoje ciało, swoje życie? I odpowiedź jest taka: tak, masz szansę zmienić w 3 miesiące fajnie, albo przynajmniej trochę sylwetkę. Możesz to zrobić, ale jest tutaj druga kwestia. 2 miesiące w miesiąc nie ma szans, żebyś zmienił swojego mentalnego podejścia w głowie, żebyś zmienił swoje nawyki. To jest bardzo trudne i to nie trwa miesiąc, to nie trwa dwa. Te wszystkie zmiany, które ty potrzebujesz, żeby całkowicie zmienić swoją sylwetkę, trwają według mnie minimum rok. To jest takie totalne minimum, żeby załapać, o co w tym chodzi. I tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie, już mówię, o zmianę sylwetki, bo dlaczego, może widziałeś moje nagranie, dlaczego 95% osób zmienia swoją sylwetkę, a później wraca do tej sylwetki, która była wcześniej? Bo właśnie to robi w taki sposób. Zmienia sobie przez pół roku, a później wraca do tego, co było wcześniej. Wraca do tego, jak jadła, odechciewa jej się i tak dalej. Dlatego minimum rok potrzebujesz, według mnie oczywiście, żeby pozmieniać nie tylko sylwetkę, ale też troszkę swoje nawyki. I znowu ktoś ci powie: o, zmienisz swoje nawyki 21 dni. 21 dni na śniadanie jedz kurczaka i dobra, nie będę przeklinał. I 21 dni będziesz lubił kurczaka na śniadanie. No, niestety ja nie polubiłem, ale już tak próbowałem. Niestety, jak mi ktoś mówił, tak, jedz właśnie prosto, nie urozmaicaj diety, no, przyzwyczaisz się. Kurde, robiłem tak 3 miesiące i się nie przyzwyczaiłem, a później się obżerałem jak gruba świnia i się czułem, że jestem chory psychicznie. Może się identyfikujesz z tym, może tak miałeś. Wiesz, co jest najlepsze? Większość osób, znowu z mojego doświadczenia, osób, które przez dłuższy czas się odchudzało, ma takie schizy. Dlaczego takie schizy ma? Bo właśnie te rzeczy nie są dostosowane i powoli jakby nie zmienia sobie tych nawyków, przyzwyczajeń, znowu tej kwestii w głowie. Jak to poustawiać, żeby to była dla nas normalność? No bo kolejny jakby argument. Możesz mieć teraz 20 lat, 25, nie wiem, dużo więcej, jeżeli przez ostatnie lata albo długie lata w jakiś sposób się odżywiałeś, coś myślałeś na temat jedzenia, to też jest twój stosunek do jedzenia, no to nie zmienisz tego w pół roku, nie zmienisz tego w 3 miesiące. Tak jak powtarzam, mówiłem wcześniej, w 3 miesiące możesz zmienić trochę sylwetkę i zmienisz, bo są u mnie metamorfozy, że ja sam łapię się za głowę, że ktoś kogoś prowadzę i ktoś w 3 miesiące po prostu wygląda wow. Tylko pytanie, co on zrobi po tych 3 miesiącach, żeby to nie wróciło. I ten proces zmiany jest dużo dłuższy. Więc jeżeli ktoś ci gdzieś mówi: o, tam miesiąc potrzebujesz, wyrzuć to sobie gdzieś tam, no nie powiem gdzie, co z tym możesz zrobić. Podejście, według mnie, nastawienie twoje do zmiany sylwetki powinno być przynajmniej na rok. Nasycam się, robię różne rzeczy, uczę się i wtedy to ma szansę, żeby zmienił tą sylwetkę na dłuższy czas, żebyś cały czas fajnie wyglądał. I mówię ci to z swojego doświadczenia. Ostatnio podsumowałem sobie w tym roku, miałem tam samych klientów online, tam chyba było z 1000 w ogóle, więc wiem, co mówię. Jeżeli jesteś początkującym, koniecznie, ale to koniecznie poglądaj sobie moje nagrania o nastawieniu, żebyś nie robił głupot, które robią większość, nie wpadał w te same pułapki większości osób, które się odchudzają, żebyś miał prościej, żebyś się nie męczył 10 lat, bo mam takie osoby, które 10 lat się gdzieś tam odchudzały i im nie wychodziło, bo raz się obżerały, raz chudły i tak dalej. Więc żebyś tego nie robił. Druga rzecz, jeżeli teraz masz już, zmieniłeś swoją sylwetkę, to tak samo możesz mieć z tym problem, jeżeli jesteś średnio zaawansowanym. Więc też te nastawienie odpowiednie jest potrzebne, te zmiany nawyków, przyzwyczajeń, zmiany w głowie, to trwa. I
to by było na tyle, jeżeli chodzi o to nagranie, jeżeli chodzi o wiedzę i nastawienie. Zmieni je w sobie i zobaczysz efekty za jakiś czas niesamowite. Dla takich osób, które chciałyby, żebym pomógł im, jak już konkretnie w ustrukturyzowanie zmieniać tą sylwetkę, postanowiłem stworzyć coś, nad czym pracowaliśmy ostatnie miesiące. Membership, członkostwo, grupa, nieważne jak to nazwiesz. Na czym, o co w ogóle chodzi w tym membershipie? Będzie to dostęp do nagrań do zamkniętej grupy, roczny, półroczny, nawet będzie miesięczny. Oczywiście, jak już w wcześniejszym nagraniu zobaczyłeś, nie polecam Ci miesięcznego, bo to Ci zobaczysz sobie kilka nagrań, myślisz, że coś zmienisz, a niestety to tak nie działa. Dlatego po to jest ten roczny dostęp, żebyś Ty mógł powoli się nasycać tą wiedzą, żebyś mógł zadawać pytania. To jest ten taki, ja zawsze o czymś takim marzyłem, żeby stworzyć taką grupę, gdzie mogę też na luzie dużo nagrań o tematyce tabu, nagrywać takich rzeczy, o których nie nagram na YouTubie, żeby to zobaczyło 10 tysięcy albo 100 tysięcy osób, tylko żeby to zobaczyła ta zamknięta grupa. Tam będziesz mógł, też będę tworzył nagrania pod specjalnie pod Ciebie i wtedy masz bardzo dużą szansę. Jeżeli będziesz w tej grupie i będziesz powoli tą wiedzę chłonął do siebie, to zmienisz tą sylwetkę i ta zmiana będzie trwała i to będzie dużo prostsze. Więc z całego serca zapraszam Cię do tej grupy, tam będziemy w bliższym kontakcie. Kliknij sobie tutaj w link, zobacz jak to kosztuje, ile to kosztuje, bo oczywiście to kosztuje. Więc jeżeli czujesz, że to jest coś dla Ciebie, jeżeli chciałbyś być bliżej mnie, móc decydować nawet o tych nagraniach, które tam będę tworzył, zapraszam Cię do tej naszej grupy, bo to jest nasza grupa, tam będzie wiele osób i też będziesz tam miał swój profil założony i tak dalej, ale kliknij sobie tu poniżej, zobacz i może będziesz członkiem i się lepiej poznamy. Więc to było na tyle. Pozdrawiam, Mariusz.